dostojnik zapytał go: Nauczycielu dobry, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne? Jezus powiedział do niego: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie popełnisz morderstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania, czcij swojego ojca i matkę. On odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział mu: Jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy to usłyszał, zasmucił się, bo był bardzo bogaty. Jezus, widząc, że się zasmucił, powiedział: Jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy mają majątek. Łatwiej wielbłądowi wejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, pytali: Któż więc może się zbawić? On odpowiedział: Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr: My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. On im odpowiedział: Zapewniam Was, każdy, kto opuścił dom, żonę, braci, rodziców albo dzieci ze względu na Królestwo Boże, otrzyma znacznie więcej w tym czasie, a w przyszłości życie wieczne. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii mówiący o tak zwanym bogatym młodzieńcu. Ewangelia opisuje go jako człowieka prawego, sprawiedliwego, przestrzegającego przykazań. A jednak w tej całej swojej dobroci, którą ma, jest jeszcze coś w jego sercu, co nie daje mu pełni szczęścia. Jest jakby jakaś luka. I z tym pragnieniem pełni szczęścia przychodzi do Jezusa, pytając go, co jeszcze ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Co jeszcze ma czynić, aby tak naprawdę osiągnąć pełnię szczęścia? Jezus po tym krótkim dialogu z nim mówi bardzo wyraźną wskazówkę. Zostaw wszystko, co masz, rozdaj ubogim i potem przyjdź i chodź za mną. I mówi Ewangelia dalej, odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Niektórzy mówią, że to takie nieudane powołanie Pana Jezusa, bo ten, którego zaprosił do pójścia za sobą, jakby z tej propozycji nie skorzystał. Zastanówmy się, dlaczego nie skorzystał i czy jest coś też w naszym życiu, co nie pozwala nam bardzo często pójść odważnie za Chrystusem, co sprawia, że zawracamy z tej drogi, odwracamy się i wracamy w jakieś tam swoje przestrzenie. Serce tego człowieka było przywiązane do tego, co posiadał. I to nie samo bogactwo było problemem, ale to, że jego serce było zbyt mocno przywiązane do jakiejś rzeczywistości. Tu akurat konkretnie do tej rzeczywistości dóbr materialnych. I to przywiązanie nie pozwoliło pójść do końca za Jezusem. Bał się, że może zbyt wiele straci, nie wiedział, co zyska. Nie dało się tego tak łatwo jakoś może mu przeliczyć. I my, moi drodzy, czasem może myślimy podobnie. Nie pójdę tak do końca za Chrystusem, bo zbyt wiele mogę stracić, a nie wiem, czy coś zyskam. Pan Bóg na pewno nie chce nam niczego zabierać. Ale jest tym, który ciągle chce dawać, który chce nas ubogacić. Warto zastanowić się, medytując ten fragment, czy my też mamy jakieś takie rzeczywistości, które sprawiają, że nasze serce jest do nich mocno przywiązane. Tu nie chodzi tylko o jakieś dobre materialne, o bogactwo, ale jakąkolwiek rzeczywistość, do której jestem tak mocno przywiązany, że nie jestem w stanie tego zostawić, aby pójść za Jezusem. Potrzeba nam takiej modlitwy o uwolnienie serca, aby nasze serce
stało się zdolne do tego, żeby całkowicie pójść za Panem. Zachęcam do tego, aby w czasie medytacji spróbować bardzo konkretnie nazwać tą rzecz, do której przywiązane jest nasze serce. A potem powiedz Panu Bogu: zostawiam to, do czego jestem przywiązany, i wyruszam za Tobą.